Szanowni Państwo, mam nadzieję, że rozgrzała Was Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod dyrekcją kapelmistrza, podporucznika Łukasza Turka. Jeszcze raz powitajcie ich, Panie Komisarzu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tak licznie na tym wyjątkowym koncercie. Chciałem zapytać przede wszystkim, mogę zaprosić chór? Dziękuję. Chciałem zapytać przede wszystkim, kto był na naszym koncercie w sierpniu? Możecie podnieść rękę do góry? A no to znaczy, że mamy wspaniały chór. Po tej stronie też parę osób, mam nadzieję. Świetnie. Tak jak zapowiadał pan profesor Piotr Rojek, pamiętajcie, że w styczniu coś tam też jest zaplanowane. Szanowni Państwo, zależało mi bardzo na tym, że ja przygotowywałem scenariusz do tego koncertu, abyśmy dzisiaj świętowali pogodnie, bojowo. Myślę, że nam to się uda, ponieważ dobór pieśni został właśnie tak przygotowany, abyśmy mogli się wspólnie pocieszyć z tego święta, które jutro przed nami. W tej chwili miejsce zajmuje już Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium, który będzie towarzyszył nam. Będziemy śpiewali na dwa chóry. Tradycyjnie, czyli z tej strony jeden chór, z tej strony duży, wspaniały chór Wrocławia. Myślę, że warto już zacząć. Szanowni Państwo, święta miłości kochanej ojczyzny czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy pęta niezelżywe. I kolejny wers. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ten piękny hymn do miłości.